Cześć, tutaj Hilpitero. Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. A ten film to potencjalne upgrade'y. To jedna z tych serii, które w przeszłości była na moim kanale. Jedną z tych serii właśnie były upgrade'y, inną były potwierdzone transfery, która zresztą cieszyła się dużą popularnością. Już niedługo te transfery również ujrzą światło dzienne. Musimy rozpocząć okienko transferowe. Dzisiaj zaczynamy jednak od upgrade'ów. No i pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam ten film się podoba i chcecie takich zobaczyć więcej. No i też, jeżeli jeszcze nie zrobiliście tego, to zasubskrybujcie mój kanał, bo tak się składa, że wielu z was ogląda moje filmy, no ale nie ma tego czerwonego przycisku zaklikanego, więc teraz jest na to dobra okazja i zaczynamy odcinek. Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od bardzo dużego upgrade'u, jakim jest plus 5 dla Giovanniego Reiny. To oczywiście syn byłego zawodnika kadry Stanów Zjednoczonych, czyli Claudio Reiny. No i rozpoczyna swoją dorosłą karierę naprawdę w świetnym stylu. Ten nastolatek w tym sezonie Bundesligi już ma na swoim koncie bardzo dobre statystyki, dlatego zaczął na poziomie 68, ale już powoli zbliża się do tego złotego poziomu, ale rating 73 na razie wydaje się być idealny. Kolejny na naszej liście jest James Ward-Prowse, czyli jeden z liderów ekipy Southampton, która w tym sezonie rozpoczęła naprawdę bardzo dobrze kampanię Premier League. No i oczywiście Ward-Prowse nadal trzyma bardzo dobry, regularny poziom. Już na tym początku ma 4 gole, 2 asysty. No i moim zdaniem to normalne, jeżeli klub jest w czołówce, zawodnicy, którzy świadczą tutaj o jego sile, powinni być upgrade'owani. I tak samo właśnie powinno być w przypadku Jamesa Ward-Prowse'a. Everton zaliczył również bardzo dobry start sezonu, a to m.in. dzieło tego pana. Dominic Calvert-Lewin zaczął wyśmienicie kampanię Premier League, strzela bramki regularnie, jest jednym z najlepszych angielskich zawodników w całej lidze na początku tego sezonu. No i wydaje się, że jeżeli Everton ma coś ugrać, to właśnie głównie dzięki bramkom tego napastnika, dlatego też dla niego daję plus 2. Jeżeli chodzi o liderów takich bardzo wyraźnych w drużynach średnich, to Jack Grealish jest chyba właśnie najlepszym z nich. Aston Villa zaczęła bardzo dobrze, ostatnio trochę spuściła z tonu, ale to wciąż drużyna, która w poprzednim sezonie walczyła o utrzymanie, a w tym jest spokojnie w środku tabeli, a Jack Grealish notuje fenomenalne występy. No wiadomo, co się stało z Liverpoolem, wiadomo, powołanie do kadry reprezentacji Anglii, no i na ten moment jak najbardziej plus 2, a być może w przyszłości trochę więcej dla Grealisha się należy. Jeżeli rozmawiamy o gwiazdach, to nie możemy pominąć Erlinga Haalanda, który notuje kolejne kapitalne miesiące w barwach Borussii Dortmund. W zeszłym sezonie rozpoczął od świetnej rundy w RB Salzburg, potem trafił do Borussii, gdzie oczarował wszystkich swoją kapitalną skutecznością i w tym sezonie wcale nie zamierza się zatrzymywać. Już 10 bramek ligowych, 6 bramek Ligi Mistrzów, no gość jest po prostu fenomenalny, a to wciąż bardzo młody zawodnik, tak naprawdę który jeszcze do tego swojego prime'u ma bardzo długie lata, tak naprawdę jeszcze więcej czasu mu zostało do tego okresu niż tyle, ile gra właśnie na poziomie seniorskim. No gość jest kapitalny, upgrade'y to chyba będzie jego natura w następnych miesiącach, bo co innego robić, kiedy ten zawodnik po prostu z miesiąca na miesiąc coraz bardziej przerzuca swoje te oczekiwania na wyższy level i podnosi poprzeczkę swoich wyczynów. I wracamy do Premier League z upgrade'ami, a mianowicie do zespołu, który w tym momencie nagrywania filmu jest liderem, czyli do Tottenhamu. A właśnie chodzi o Piera Emila Højbjerga, który trafił do tej ekipy przed sezonem z ekipy Southampton. Może na statystykach tego nie widać, ale Højbjerg jest jednym z najlepszych transferów minionego okienka transferowego. Spisuje się świetnie, jest podstawowym zawodnikiem ekipy Jose Mourinho i jak sama pozycja wskazuje, musi robić tam dobrą robotę. Spurs, jak powiedziałem, są na pierwszym miejscu tabeli Premier League. Zlatan Ibrahimović. I co tutaj więcej mówić? Zlatan ma 39 lat, ale gra wciąż jakby miał 29. EA Sports idzie swoim takim rytmem. Jak zobaczysz, że piłkarz już jest blisko 40, no to nie ma opcji, żeby miał możliwość wysokiej oceny ogólnej. I tak samo było w przypadku Ibrahimovicia w tym sezonie, a on na boisku po prostu wszystko wyjaśnia. Chociaż przepraszam, tak naprawdę on tej karty to nie powinien mieć, bo ostatnio robi akcję, w której chce powiedzieć, że on nie udzielił praw do tej gry. Ale my musimy oczywiście formalności dopełnić, a Ibra na boisku jest kapitalny. Wciąż jest znakomity, rządzi w Serie A i dokłada dużą cegłę do tego naprawdę niezłego początku sezonu Milanu. No i jak najbardziej,
Trzeba po prostu nadrobić to, co się zapomniało zrobić latem, czyli przywrócić Ibrze ten poziom, na który zasługuje. Karta z Ekstraklasy, czemu nie? Mikael Isak zaliczył fenomenalny początek sezonu w Lechu Poznań. Zawodnik, który miał zastąpić Christiana Gitkiera, zastąpił go z nawiązką i wydaje mi się, że wszedł nawet na wyższy level niż poprzedni napastnik Kolejorza. No, co tu dużo mówić, polska drużyna wraca do Ligi Europy i ma jednocześnie jednego z najlepszych strzelców fazy grupowej tych rozgrywek. Co tu dużo mówić, nie ma więcej do powiedzenia. Ten fakt mówi sam za siebie. Isak zasługuje na upgrade. Rating 68 jest zdecydowanie za mały. Zasługuje na wyższy. Diogo Jota. Co za wejście do Liverpoolu. No na pewno nie gra jak zawodnik oceniony na 80. Na pewno to nie jest poziom zawodnika z overallem 80. Gość wchodzi jak do siebie. W ogóle nie trzeba aklimatyzacji, nie trzeba jakiegoś zapoznania się ze stylem Kloppa. On tam wchodzi i od razu strzela bramki. Hat-trick w Lidze Mistrzów. Nie ma problemu. Bramki z najważniejszymi rywalami w lidze angielskiej. Nie ma problemu. Co za wjazd. No a wiadomo, rywalizuje z najlepszymi, z Mane, z Salahem, z Firmino, a jednak potrafi te bramki strzelać nawet częściej niż niektórzy z nich. Mamy też w zestawieniu reprezentanta Polski, a jest nim Mateusz Klich, który oczywiście w tym sezonie awansował do Premier League wraz ze swoim Leeds United. No i trzeba przyznać, że to, co wielu się spodziewało, czyli że Klich nie utrzyma poziomu, że będzie zawodnikiem na ławce, że Bielsa kupi kogoś lepszego, to się nie sprawdziło. Klich wciąż jest podstawowym piłkarzem i ba, jednym z najważniejszych w układance Marcelo Bielsy i jest tam nie bez powodu. Notuje asysty, strzela bramki, robi dobrą robotę, jest podporem środka pola, a Leeds United wciąż wygląda na drużynę grającą bardzo ekskluzywnie i widowiskowo. Dlatego też Mateusz, jak najbardziej złota karta dla ciebie się należy. Na koniec Tariq Lamptey. Co tu dużo mówić? Zawodnik, który został odrzucony z Chelsea, uznano, że on tam się nie nadaje, trafia do Brighton, no i od razu, od pierwszych meczów pokazuje jakość, pokazuje swój talent, pokazuje potencjał, no i już, po tym krótkim czasie jest na listach życzeń poważnych klubów. Co tu dużo mówić? Młodość, jakość, konsekwencja. Tariq Lamptey. No i to, proszę Państwa, by było na tyle. Takie są moje potencjalne upgrade'y. Co o nich sądzicie? Jakie waszym zdaniem powinny być upgrade'y dla innych zawodników? A może sądzicie, że te, które tutaj podałem, są bezsensowne? Czekam na wasze opinie, czekam na wasze lajki, subskrypcje. No i cóż, zapraszam na kolejne filmy na moim kanale. A teraz to by było na tyle. Lajkuj, subskrybujcie, no i peace out.